Państwa, tutaj mówimy o przykładach biurokratyzmu albo mówimy o oszustwach różnych firm, które Polska wpuściła i teraz one poczynają sobie. Firma Play po prawej i Orange po lewej. To, co pokazywałyśmy, jeszcze pokażemy raz. Jeżeli mowa jest o oszustach, no to pary oszustystyczne jeszcze z czasów przedświątecznego, jeszcze z roku 2016 roku. Czym są te pary oszustystyczne? Pary oszustystyczne to mogą być dwie firmy. Orange i Play. Play i Orange. Proszę Państwa, jeszcze tutaj w Orange to na przykład ja mam do zapłacenia 982 zł, to jak na rachunek to kosmiczne kwoty, prawda? Na zwykły, proszę Państwa, abonament, ale okazało się, że z dwóch abonamentów zrobiło się trzy, no bo jak 503 jako na kartę, telefon na kartę został zarejestrowany, no to po prostu zrobił się z tego abonament jeszcze z innego powodu, że w Saturnie dokonywałyśmy zakupy, robiłyśmy różne rzeczy. Proszę Państwa, potem gra w Jeepa. No to jak 1000 zł dostajesz, bo rejestrujesz na Orange, no to możesz, jak i tak nie spożytkujesz 1000 zł, no to możesz pograć w Jeepa. Grasz, a ci to nie zjada z tych 1000 zł fikcyjnych, które wygrałeś, bo to w ogóle nie istnieje, tylko po prostu na twój abonament wchodzi, bo jeżeli zarejestrowałeś na Orange, to masz abonament, nazwisko, imię, czyli w ten sposób oszustystyczny jeszcze dodatkowo gra w Jeepa i inne, proszę Państwa, oni nabierają, oszukują i potem ta babka przyznała się, że i ona jakby, czy oni jakby nie mają nic wspólnego z tą czy tamtą grą, a jednak przez Orange przechodzi, czyli że Orange korzysta z tego, przymyka oczy i przez palce na pewne rzeczy się patrzy i dochodzi do oszustwa. Także jeszcze kilka takich SMS-ów, bo ja to zapłacę, 982 zł, z bólem, zapłacę, ale kilka takich SMS-ów, oni mają bardzo złą opinię, jako oszuści, firma Play, firma Orange, jako oszuści. Także na stronach